Siemano, tutaj Bartek. Lecimy dalej. Exploiting Active Directory, czyli po prostu wykorzystanie, eksploitacja. No i jakieś proste techniki mają być. Także startujemy sobie całe środowisko. Tu widzę jeszcze nieodkryte dwa, więc fajnie. Tym razem mamy jakąś niespodziankę. No i żeby to zrobić, ja nagrywam wszystko pod rząd. Właściwie chyba w 2 dni to nagram, może 3. Tu widzimy 100%. 100% wszystko ukończone. Basic też ukończone. No i tak, eksploitacja AD. Teraz przeprowadziliśmy wstępne rozpoznanie, zrozumieliśmy ukształtowanie terenu pod kątem struktury środowiska AD. Nadszedł czas na fazę eksploitacji. Ta faza wykorzystuje błędne konfiguracje, aby wykonać kombinację lateral movementów, eskalacji uprawnień, dopóki nie osiągniemy odpowiedniej pozycji do realizacji naszych celów, jak pokazano w poniższym schemacie. Ok. Cele nauki, dobra, spoko, ustawiam IP-ka, takiego NSLookup'u mamy zrobić, tylko my chcemy zrobić sobie THM child DC i to jest, kurde, da się to, tak? Dobra, nam chodzi o tego. 10 283 101 i my dajemy tutaj network manager, już zapomniałem, 200 i tam było 83 101, 83. Save. Po save'ie powinniśmy zrobić taki restart malutki, czyli ten. Następnie wpisać hasło. A, fajnie byłoby się też. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Kurde, tak to jest. W poprzednim filmie mówiłem, że jestem niewyspany, bo właśnie mało spałem. Exploit GAD, ok. I to jest. To. No i templiczek wrzucam do miejsca, które chcę, czyli exploiting. Tak. No i teraz sobie kopiujemy, co to jest, share, i to jest też exploiting, o, a, bo to się nazywa, do VPNs, odpalamy VPN-a, tak, i teraz powinniśmy jakiegoś, tutaj dostać informację, że jesteśmy połączeni, zajebiście. I tu był jakiś NS Lookup, który powie nam, czy wszystko działa. Wszystko działa. CDTHM, stwórzmy sobie mkdirem takie coś. I teraz możemy sobie chyba już działać, nie? Wszystko działa. Jeszcze krec. Jeszcze krecy mamy dostać od razu do SSH jakiegoś fajnego. Tutaj się chwilę trwa to rozwiązywanie, a jednak dzisiaj szybko. Mamy tutaj naszego userka. Nano creds. Wykatujmy sobie. I teraz weźmy to. I nasz user będzie tutaj. I nasze password. No i działa. Who am I? IP config. Wszystko działa. No i teraz co? O, bloodhandy widzę. No i dobra. Tutaj mamy wykorzystanie delegowania uprawnień. AD może delegować uprawnienia i właśnie permissions and privileges. No po polsku to będzie uprawnienia i uprawnienia, dlatego brzmi to głupio, ale tak się tłumaczy. O nazwie Permission Delegations, nie mylić z Kerberos Delegations, no nie mylimy, zupełnie co innego, każdy zdaje sobie sprawę. Wyobraź sobie, że pracujesz w organizacji, która zatrudnia 50 tysięcy pracowników, mamy bezpieczeństwo, mamy tylko 3 użytkowników, którzy mają dostęp do poświadczeń domain admina. Tych 3 użytkowników nie byłoby w stanie spełnić wszystkich żądań użytkowników, takich jak resetowanie haseł, korzystając z delegacji, możemy przekazać uprawnienia do wymuszania zmiany hasła użytkownikowi ze zespołu helpdesk, co oznacza, że mają oni teraz delegowane uprawnienia do tej konkretnej funkcji. Zasadniczo, aby zapewnić bezpieczeństwo delegacji, należy przestrzegać zasady najmniejszych uprawnień. Jednak w dużych organizacjach łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Przy okazji pobierę sobie ten pliczek.
Tak, w Now jest puste i wrzucę go sobie tutaj. Oj, dobrze, nie pokazałem. To będzie I want to share. Tego Bloodhounda sobie od razu pobierzemy. THM i ty się nazywasz Exploiting AD. Skopiujemy sobie share do. No, był Bloodhound jakiś, nie? To. I mamy tutaj nasz plik Bloodhounda, zajebiście. Dobra, teraz mamy co? Delegowanie uprawnień. Exploity delegowania uprawnień są często określane jako ataki oparte na listach ACL. AD umożliwia administratorom konfigurowanie wpisów kontroli dostępu ACE, które wypełniają dyskretne listy kontroli dostępu DACL. Jest to nazwa ataków opartych na listach ACL. Prawie każdy obiekt AD można zabezpieczyć za pomocą ACE, które następnie opisują dozwolone i odmawiane uprawnienia, które każdy inny obiekt AD, które ma, te, które każdy inny obiekt AD ma względem obiektu docelowego. Jeśli jednak te pozycje ACL są źle skonfigurowane, atakujący może je wykorzystać. Spójrzmy ponownie na nasz przykład. Jeśli zespół wsparcia IT otrzymałby false change password AC nad grupą użytkowników domeny, byłoby to uważane za niebezpieczne. Z pewnością będą mogli zresetować hasła pracowników, którzy zapomnieli swoich haseł, ale ta błędna konfiguracja pozwoli, aby im również zresetować hasła uprzywilejowanych kont, takich jak konta, które są członkami grupy administratorzy domeny, co zasadniczo pozwala na eskalację uprawnień. Wykorzystanie AC czy exploitation. Znaczna liczba pozycji AC może być błędnie skonfigurowana, exploity dla każdego z nich mogą się różnić. Dokumentacja Bloodhound pomaga w wyjaśnieniu wyliczeń AC i sposobów ich wykorzystania, jednak przyjrzymy się kilku godnym uwagi. Force change password mamy możliwość ustawienia aktualnego hasła użytkownika bez znajomości jego. Możemy zmienić hasło użytkownika bez znajomości jego obecnego hasła. Dobra. Add members. Dodawanie userów, w tym własnego konta. Generic all. Pełna kontrola nad obiektem, w tym możliwe zmiany haseł użytkowników, rejestr SPN, czy dodanie obiektów AD do grupy docelowej. Generic write. Możliwość aktualizowania dowolnych niechronionych parametrów naszego obiektu docelowego. Dzięki temu moglibyśmy na przykład zaktualizować parametr script path, co spowodowałoby wykonanie skryptu przed następnym logowaniem użytkownika. Write owner. Mamy możliwość aktualizacji właściciela obiektu docelowego. Mogliśmy stać się właścicielem, co pozwoliło nam uzyskać dodatkowe uprawnienia do obiektu. Write DACL. Mamy możliwość pisania nowych pozycji AC do DACL obiektu docelowego. Mogliśmy na przykład pisać ACE, który zapewni naszemu kontu pełną kontrolę nad obiektem docelowym. All extended rights mają możliwość wykonania dowolnej akcji związanej z rozszerzonymi prawami AD względem obiektu docelowego. Obejmuje to na przykład możliwość wymuszenia zmiany hasła użytkownika. Aby wykorzystać te AC, będziemy potrzebować metody interakcji z AD w celu wysyłania tych żądań. Dwie najlepsze opcje to polecenie CMDLET AD REST PowerShell lub PowerSploit. PowerSploit może być często blokowany tak od boota, nawet większość modułów w systemach AD, które mają jakieś ogarnięte AV-ki albo chyba AV-ki wystarczą. No i dobra, tu mamy Bloodhound. No i tak, co to będzie z Bloodhounda? Sharphound został już dla Ciebie wykonany, możesz dołączyć, ok, to co pobrałem, czyli odpal sobie to, to się odpala z sudo, jakby komuś nie działało. Tak. Tu jest console start. W najnowszej wersji Bloodhounda nie wymaga console, tylko samo start. Ok. I teraz wystarczy odpalimy sobie Bloodhounda. Jak ktoś nie ma, to może zapytać, zainstalować. Mamy jedną wersję do tyłu, więc wszystko, nie wiem, czy wszystko będzie działać. Tu mamy no sandbox, polecają odpalać, ja odpalam tak po prostu. No i co, defaultowe krecy to takie, ja je trochę zmieniłem u mnie. A, są zapisane, zajebiście. No i tak, Privilege Escalation, jeśli szukamy w zadaniu, możemy zbyt wiele uprawnień, możliwość połączenia, zapewnienia dostępu, ok. No i tak, od razu mamy coś, aha, to jest poprzednie zadanie, weźmij się, gdzie to się kurwa robiło, tutaj, o, Clear Sessions, Clear Database, jest, ok. Teraz wystarczy, że sobie weźmiemy tak, cdthm, exploitation, open, open. Bierzemy Bloodhounda. Przeciągamy.
Tak, wszystko Chyba działa. na szczęście nie mam zbyt nowego Bloodhanda. Users. Czajcie, że to users. To jest wirtualka, ale kiedyś ja mam Bloodhanda na desktopie w pracy. Na Macu. Users ładowało mi się z zegarkiem w ręku 4 minuty. Taka była potężna sieć. I dobra, search a node. Generalnie to widzimy, mamy jednego admina, ale tak generalnie zaleca się, tak jeśli używa Bloodhanda, zrobić coś takiego najczęściej. Czyli bierzemy sobie naszego usera. Where is nasz user? A, nie tutaj. Okay. Tutaj? Tak. Tak. Pokazanie, że już go mamy. No i o, dwie domeny. I czy tu się pojawi nasz ten? Niezbyt. Jakieś domeny? No są właśnie dwie domeny, tak mi się wydawało. Trusted by A. Czyli tutaj będą takie fajne rzeczy. Czy my jesteśmy gdzieś local adminem? Nie jesteśmy. RDP też nie. Kerberos Interactions. O, da się. Czyli jest Kerber stable, ok. Czy mamy tutaj spoko. Z naszego usera możemy przejść, który jest userem domenowym. Po pierwsze, może się tu redepować. Po drugie, ma generic right na IT support. Oni mają force change password. On jest członkiem, a z kolei, jak możemy zmienić jej pasło, ona jest członkiem tier 2 admins. Dzięki temu mam admina lokalnego, coś mi się kurwa kliknęło, nie tak, ale Dobra, nie będę was zanudzał, pewnie to będzie ścieżką dzisiaj. Co my tu mamy? Bla, 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 tier 2 admin, spoko, parę innych rzeczy. O, tutaj chyba jest to napisane nawet. Zapyta Bloodhanda. Okej, okay, tutaj. Bloodhand pokazuje nam bardzo ciekawą ścieżkę. Wygląda na to, że w tej domenie było trochę delegowania uprawnień. Administrator błędnie skonfigurował delegowanie uprawnień grupy wsparcia IT, support IT. Udostępniając grupie użytkownicy domeny z pozycji ACE Add Members, oznacza to, że każdy członek grupy użytkownicy domenowi z nasze konto może dodawać konta do grupy wsparcia IT. Co więcej, Bloodhound pokazuje, że IT Support Group ma Force Change Password ACE dla administratorów poziomu drugiego, członków grupy administratorzy poziomu drugiego. To naprawdę nie jest błędna konfiguracja, ponieważ administratorzy poziomu drugiego nie są tak wrażliwi. Ale zapewne bardzo silna ścieżka ataku od połączenia z początkową błędną konfiguracją. Wykorzystajmy to. Mamy admember. Your AD account username, ok? Czyli będąc tutaj, musimy jeszcze wejść w PowerShell'a. I teraz wystarczy, że tu sedamy pan Adamski. I taki user już jest w domenie teraz. Nie jest? Cannot. Aha, okej, przepraszam. Źle zrozumiałem. Musimy dodać istniejącego usera. Tak. Dodany. I teraz zobaczmy, czy jest w tej grupie. I Alien Boy. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka. Jest trochę szybsza. Moim zdaniem. Jak widzicie, jest IT support. No, to jest trochę szybsza opcja niż przeszukiwanie tego, ale no cóż, jak kto woli używać. Force change password. Teraz następnie możemy, będąc w tej grupie, tam mieliśmy takie coś jak force change password, to wam pokazałem przedtem. Czekajcie, delegation cap, to jest to? Where is trupie czacha? Tier 1 admins, Kerberos stable, to chyba będzie to. On principal to. Tak. ID support może force change password temu userowi, nie? I no, Czyli to dokładnie to, co znalazłem. No, jak widzicie, coś tam umiem używać, zanim mi powiedzą, co mam zrobić. No i dobra, tutaj mamy ten tier 2, mamy różnych userów. No i to, co tam wam pokazałem. I tu musimy zmienić. Ok,
Weźmy to password. Dajmy jakieś takie konkretne hasło, takie ciężkie. Czyli dupa, raz, dwa, trzy, małpa. Nie wykrzyknik, tylko damy małpa. Wiecie, takie sprytne. No i teraz... tam byli, tutaj był jeden user. Wydaje mi się, że jest ich bardzo dużo takich, ale ja wybiorę akurat tego, który tu jest. Pozwolicie. I co? Reset password. Access denied. W takim razie mamy... Aha, mamy poczekać. Okej. Okay. Właśnie wykażę tą komendę, dlatego tak się zdziwiłem, że trzeba czekać. Updating policy. Kojarzyłem, że jest taka komenda właśnie. No i dobra, teraz powinno być tak. Tak. Teraz to i to. Jeszcze access denied, no to mamy 10:50. Poczekajmy sobie na 10, na 11 może. Jeśli powinieneś być w stanie uwierzytelnić się tym hasłem. Ok. Która pozycja AC pozwala zakładać dowolny nieuchronny? Która? Co kurwa? Which ACE would allow to update any of protected parameter object? Kurwa. Która pozycja? Muszę się zastanowić, o co tu chodzi. O chuj ci chodzi. ACE position, dobra. Dobra, ACE to są... te wszystkie, które nam pozwoliło. No chyba to, nie? A to pierwsze, że mieliśmy rajta na tym supportach. Zobaczmy, czy mam rację. Dobra, zobaczmy też, czy już mogę to robić. O, udało się. No i w tym momencie ten user ma hasło dupa raz, dwa, trzy, małpa. Więc teraz powinniśmy móc wejść tutaj z tym hasłem. Świetnie. I teraz możemy przejść sobie tutaj. Jaka jest wartość flagi ukrytej na desktopie administracyjnym w tym miejscu? Flag 1. Czyli musimy przejść sobie do tyłu. Dira. CD administrator desktop dir mamy flag 1. Dobra, ja wam oczywiście nie pokażę. Gdyby ktoś to zrobił i nie wiedział, jak się katuje, można albo typem, albo komendą more. Tak przy okazji. Ok, mamy flagę wklejoną, jak widzicie tutaj u góry już jest ten. Jeszcze skopiuję coś, żeby na pewno mieć pewność, że nie zobaczycie flagi. No i teraz mamy Kerberos Delegation. Kiedy mówisz o delegowaniu usługi AD, zwykle jest to omawiane, a nie delegowanie uprawnień. To racja. No i teraz praktycznym zastosowaniem delegowania Kerberos jest umożliwienie aplikacji dostępu do zasobów hostowanych na innym serwerze. Przykładem może być serwer sieciowy, który musi uzyskać dostęp do bazy danych SQL hostowany na serwerze bazy danych dla aplikacji sieci web, którą obsługuje. Bez delegacji prawdopodobnie skorzystalibyśmy z konta usługi AD i zapewnilibyśmy mu bezpośredni dostęp do bazy danych. Gdy żądania są wysyłane w aplikacji internetowej, konto usługowe będzie używane do uwierzytelnienia w bazie danych i odzyskania informacji. Możemy jednak zezwolić na delegowanie tego konta usługi do usługi serwera SQL. Gdy użytkownik zaloguje się do naszej aplikacji internetowej, konto usługi poprosi o dostęp do bazy danych w imieniu tego użytkownika. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do danych w bazie danych, do których ma odpowiednie uprawnienia, bez konieczności zapewnienia jakichkolwiek przywilejów bazy danych lub uprawnień do samego konta usługi. Teraz mamy
constrained versus unconstrained, ograniczony kontra nieograniczony. No i tak, istnieją dwa typy delegowania protokołu Kerberos. W oryginalnej implementacji delegacja Kerberos użyto delegacji nieograniczonej, która jest najmniej bezpieczną metodą. W istocie delegacja bez ograniczeń nie ogranicza delegowania. Jest to logiczne. W tle, jeśli użytkownik ustawioną flagą Trusted for Delegation uwierzytelni się na hoście ze skonfigurowaną nieograniczoną delegacją, bilet przez... o Boże, to jest Ticket Granting Ticket, czyli bilet przyznania biletu, dlatego konto użytkownika jest generowany i przechowany w pamięci. Ale aby w razie potrzeby można było z niego później skorzystać. Załóżmy, że osoba atakująca może złamać zabezpieczenia hosta z włączoną funkcją nieograniczonego delegowania. W takim przypadku mogą próbować wymusić uwierzytelnienie konta uprzywilejowanego na hoście, co pozwoliłoby im przechwycić wygenerowany ticket TGT i podszyć się pod uprzywilejowaną usługę. Jeśli chcesz zobaczyć przykład wykorzystania nieograniczonej delegacji, zajrzyj tutaj. Aby zwalczyć luki zabezpieczenia nieograniczonego delegowania, firma Microsoft wprowadziła ograniczone delegowanie w 2003 roku. Ograniczone delegowanie określa zakres usług, do których konto może być delegowane, ograniczając ryzyko w przypadku naruszenia bezpieczeństwa konta. Poniżej przedstawiono przykład usługi, która może być skonfigurowana do delegowania HTTP, czyli używane w aplikacji internetowej w celu umożliwienia użytkownika przekazywanego przy użyciu poświadczenia usługi AD. CIFS, czyli Common Internet File System, służy do udostępniania plików, które umożliwiają delegowanie użytkowników do danych share'ów, udziałów. LDAP służy do delegowania do usługi LDAP. Host umożliwia delegowanie do konta wszystkich działań na hoście. MS SQL umożliwia delegowanie kontu użytkowników do usługi SQL. No i dalej. Wykorzystanie delegowania ograniczonego jest zwykle bardziej złożone niż korzystanie z delegowania ograniczonego, ponieważ konta delegowanego nie można użyć do wszystkiego, jednak nadal będą mogły być używane do jakiejkolwiek potężnej eksploitacji. Przykładem tego byłoby, gdybyśmy mogli złamać konto AD, które ma skonfigurowane ograniczone delegowanie. Wstawiając hasło w postaci zwykłego tekstu lub nawet skrót NTLM tego konta, możemy wygenerować TGT dla tego konta, a następnie użyć TGT do wykonania żądania serwera przyznawania biletów TGS dla dowolnego niewrażliwego konta użytkownika w celu uzyskania dostępu usługi jako użytkownik. Wyobraź sobie na przykład podszywanie się pod konto z dostępem do wrażliwych bazy danych. Ograniczona delegacja oparta na zasobach. Tak więc w rzeczywistości istnieją trzy rodzaje delegacji Kerberos, ale ten sam zasługuje na wzmiankę. Wprowadzone przez Microsoft w 2012 roku ograniczone delegowanie oparte na zasobach, czyli RBCD, po raz kolejny wprowadziło dodatkowe ograniczone delegowanie Kerberos w zakresie bezpieczeństwa. Resources Based Container Delegation. RBCD całkowicie zmienia model delegowania. Zamiast określać, który obiekt może być delegowany do której usługi, usługa określa teraz, które obiekty mogą być delegowane do niej. Dzięki temu właściciel usługi może kontrolować, kto ma do niej dostęp. W naszym przykładzie aplikacji sieci web oznacza to, że zamiast określać, że konto usługi sieci web może delegować dostęp do bazy danych w celu uzyskania dostępu do bazy danych, możemy teraz określić w usłudze bazy danych konto usługi sieci web może delegować do niej dostęp. Załóżmy, że mamy uprawnienia do konfiguracji RBCD dla usługi. Oznacza to, że mamy możliwość ustawienia atrybutu ja pierdolę. MSDS allowed to act on behalf of the other identify. Dla obiektu AD. Możemy wypełnić ten atrybut danymi konta AD, do którego mamy dostęp. Aby teraz uzyskać dostęp do usługi, możemy wygenerować bilet TGT dla konta, które kontrolujemy, co pozwoli nam na integrację z tą usługą. Jeśli chcemy uzyskać szczegółowy przykład wykorzystania RBCD, spójrzmy tutaj. Chyba to czytałem kiedyś. Dobra, wykorzystanie ograniczenia delegacji. Do tego zadania wykorzystamy ograniczenie delegowania. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wyliczyć dostępne delegacje. Użyjmy naszego nowego uprzywilejowanego użytkownika dla kilku poleceń sieciowych. Do tego wyliczenia możemy użyć silent-deleta getNetUsers, uruchamiając to polecenie. Czyli weźmy sobie PowerView, zaimportujmy. Odpalmy PowerShell, będzie łatwiej. Tutaj nie ma żadnego Defendera czy antywirusa, więc też nic nie powinno wycinać. Teraz to tu auth.
Na szczęście mało mamy. No i tak. Na podstawie danych widzimy, że konto SVC AESS. Widzimy? Tu jest. Tak, widzimy. Może delegować usługi HTTP, WS Money, THM Server 1. Można by pomyśleć, że oznacza to, że może uzyskać dostęp do stron internetowych tylko w imieniu użytkowników, podszywając się użytkowników. Jednak usługa PowerShell Remoting korzysta również z usługi HTTP i WS MAN. Idealną opcją byłoby podszyć jeszcze pod administratora poziomu pierwszego, ponieważ zapewniłoby to nam dostęp administracyjny przez THM Server 1. Jeśli wykonasz poprawnie wyliczenia THM WRK 1 po wykorzystaniu, zauważysz, że na hoście działa usługa jako użytkownik SVC AES. Ponieważ mamy teraz dostęp administracyjny, możemy go użyć do zrzucenia LSS Secrets. Część gałęzi rejestru systemu Windows, w której przechowane są kredcy dla funkcji, takich jak usługi systemu Windows, użyjmy Mimikatz do zrzucenia secretów. To domagając się odpalić Mimikatza. Tak, tutaj się nie powinien odpalić, a jednak się odpalił. I teraz co? Token Elevate. Można tak po prostu? Od kiedy? Okej? Okay. Zawsze trzeba było podawać ten. Kurde. Dziwne. Trochę tego jest więcej niż mi dało, nie? No właśnie. Teraz lepiej. Teraz dużo lepiej. O, tu jest, że dwa, okej. Okay. Teraz mamy dostęp do hasła związanego z tym kontem. Możemy wykonać atak delegowania Kerberoast. Kurwa, Kekko. Czemu mnie to śmieszy? Kekko. Okej, okay. Możesz użyć innego okna dla Mimikatza. Upewnić się, że wychodzi z Mimikatza po token Elevate. Myślę, że to wystarczy, nie? Możemy dać exit. Teraz odpalić to. Świetnie. Ok, i teraz to musimy teraz to hasełko podać. I to hasełko było. Tutaj, o. Kurwa, to jest ten brak snu. Success czy fail? Nie widzę faila. Wyjaśnienie parametrów, świetnie. Ok, teraz to. Teraz mamy TGT, możemy wykonać delegację, sfałszowane żądanie dla konta, musimy to zrobić w ten sposób, ok. Delegacja zakończona. Parametry, udostępnienie biletu TGT, które wygrałeś w poprzednim kroku, użytkownik i serwis. Ok, teraz privilege debug w końcu. A, na Mimikatzie teraz, tak? Możemy użyć Mimikatza do ich importów, ok. Teraz nie chcę mi się uruchamiać, wiecie, dwóch SSH. Ja się dziwiłem, że przedtem nie daliśmy privilege debug. Mamy to całe. To jest to. Error. Ok, czyli to musi być chyba aktywne. Dobra, muszę zrobić dwie sesje, tak? Okay. Tutaj odpaliliśmy sobie Kekko. W Kekko podajemy to hasełko.
Które było tutaj? Ok. Ticket in. Czemu tu było więcej? Ok. I teraz. No dobra, jest takie samo, czyli nie ma nic innego. To odpalamy tutaj. Odpaliłem. No dobra, powinno działać. Ciekawe rzeczy, powiem szczerze. Tu widzicie, jest OK, a u mnie jest nie OK. Dobra, Kerberos PTT. Na początek, czym wy się różnicie? Tu jest WSMAN i HTTP, ok. HTTP THub Server 1 Zetrehackmilog. Kurwa, jest identyczna. O! Dobra, i teraz HTTP. Podmieńmy na to. I tu jest problem. Kerberos. Ja, tu jest git. I tu jest HTTP. Tutaj innego nie ma, nie? Tutaj nie widzicie. Jest tickets in, services, tylko HTTP mi dało. Chłop ma coś więcej, ale zostawmy to HTTP. I zostawmy, może będzie git. New session. W trzecim oknie jakimś. Enter session. Dobra, może być tutaj. Keo. Dajmy trzecie okno. Dajmy trzecie okno, nie będę ryzykować. Tutaj. I tu było dupa, raz, dwa, trzy, małpa. I jeszcze PowerShell. Dobra, i zobaczmy, czy teraz będzie git. Access denied. A, to jest HTTP i tu muszę jeszcze zmienić na ten w takim razie, rozumiem, tak? Na tego pana. Kopy. Wklej. Teraz się zmieniło. I teraz mogę dać WSMAN. Kurwo. HTTP OK. To weźmy teraz. Kurwa. Weźmy teraz Kerberos PTTT i zobaczmy to całe. Nadal jest problem. WSMAN, WSMAN.
serwis. Zacząłem rozumieć, co robię nawet. To jest śmieszne. To dostajemy Kerberos i mówię mu serwis po dwukropku. Kurwa, WS man, no dobrze jest. Czemu tu nie reagujesz? A tym bardziej, czemu ty nie reagujesz? THM serwer 1. Zyatrehakmi.loc. Zyatrehakmi.loc. Dobra, jeszcze odpowiem na parę pytań, potem się zastanowię. Który typ delegacji Kerberos umożliwia delegowanie wszystkich usług, wszystkich serwisów? No to jest to... ta delegacja. Który typ delegacji umożliwia określone usługi? No to jest to ta delegacja. To ta delegacja. Tak? Nie, zaraz. Ciekawe, są trzy słowa, kurczę. Przeleciałem to. Aha, bo to delegation też się liczy. Kurwa, miałem rację, ale coś mi nie pasowało jednak. Ok, teraz... która usługa ogranicza delegowanie dostępu do pliku za pomocą delegowania? To było CIF. File system. No i ta flaga nieszczęsna, kurde. Jaka jest wartość flagi przekazanej w katalogu desktop od użytkownika administratora? No dobra, kurde. Przeczytajmy jeszcze raz to, bo ja nie rozumiem. Ok, wyjdź z mimikacja w tym miejscu. Dobra. Exit. Ja rozumiem, że z tej sesji powinniśmy móc to odpalić. Ok. A tu już jesteśmy tym? Rosbert. To chyba tak. Tak? Deskop administratora. Dir. Jest flag 1. Znaczy flag 2. Dobra, czyli się nie udało jeszcze. Okej. Okay. Czyli się nie udało. No. Czegoś mi brakowało. Tak. I teraz możemy sobie przejść. Mamy flag 2. Świetnie. Flaga druga wklejona. Jak widzicie, jest na zielono. Świetnie. No i dobra, w tym zadaniu przyjrzymy się niektórym zautomatyzowanym relayom. Próby wyświetlenia nieustannie przelatują przez sieć, co jak pokazano w pokoju Brushing AD. Jeśli mamy szczęście, możemy przechodzić niektóre z tych challenge'y, aby uzyskać dostęp. Ale co, jeżeli nie lubimy czekać, a jeśli możemy wymusić wyświetlenie? Chociaż mamy tak uprzywilejowany dostęp do THM Server 1, możemy znaleźć się w sytuacji, w której nie mamy dostępu do exploita ograniczającego delegację. To kolejny doskonały atak, który można przeprowadzić, aby uzyskać uprzywilejowany dostęp do hostów. Konta maszynowe.
Wszystkie hosty w systemie Windows mają konto komputera. Zasadniczo jest to konto użytkownika związane z maszyną. O ile ktoś nie manipulował kontem gospodarza, hasło do tych kont jest nie do złamania. Domyślnie mają 120 znaków UTF-16 i są automatycznie zmieniane co 30 dni. Tej drugiej części nie wiedziałem. Wady te konta maszynowe są dość często używane w różnych usługach. Różne kontrolery domenowe używają swoich kont maszynowych, komputerowych do synchronizowania aktualizacji i zmian w AD, gdy żąda certyfikatu w imieniu hosta, na którym pracujesz. Konto komputera tego hosta już jest używane do uwierzytelniania w usłudze certyfikacji AD. WAD występuje w wyjątkowym przypadku, w którym jedna maszyna ma prawa administratora nad inną maszyną. Zasadniczo w konfiguracji AD uprawnienia administracyjne nad hostem zostały przyznane innemu hostowi. Ponownie jest to oczekiwana funkcjonalność, taka jak kontrolery domenowe lub klastry AD, które należy zsynchronizować. Jednak te instancje stanowią bardzo interesujący wektor ataku do wymuszania i uwierzytelnienia. Najpierw musimy zidentyfikować przypadki, w których konto komputera ma dostęp administracyjny do innego komputera. Możemy do tego użyć Blood Hunt, ale oznacza to, że będziemy musieli napisać kilka niestandardowych zapytań szyfrujących. Okej. Okay. Takie rzeczy będziemy tutaj robić. Row query. Ty nigdy nie używałem tu jest row query, tak? Okay. To query spróbuję znaleźć przypadki, w których komputery ma relację tu admin z innym komputerem. Powinien zobaczyć dane wejściowe podobne do tego. No takie zobaczyłem. Ok, jest to bardzo ciekawe. Pokazuje nam, że konto THM Server 2 ma uprawnienia administracyjne w stosunku do komputera THM Server 1. The printer bug to nie bug, to feature Microsoft. Poważnie, kiedy to zostało zgłoszone, Microsoft powiedział, że jest to funkcjonalność. The printer bug jest featurem protokołu MSRPRN, czyli Print System Remote Control, który umożliwił użytkownikowi domenowego zdalne wymuszenie na docelowym hoście z usługą bufora. Wydruku uwierzytelnienie pod dowolnym adresem IP. W ostatnich latach było kilka błędów. Spooler, Petit Potram, Print Nightmare. Ciekawe. Microsoft twierdzi, że jedynym błędem jest to, że niektóre z nich w ogóle nie wymagały kreców AD, ale ten problem został rozwiązany za pośrednictwem poprawek bezpieczeństwa. Dlatego, aby to wykorzystać oprócz uprawnień administratora konta komputera, musimy również spełnić następujące cztery warunki. Prawidłowy zestaw kreców AD, łączność sieciowa z usługą SMB hosta docelowego. Na hoście docelowym musi być uruchomiona usługa Print Spooler Service. Hosty nie mogą mieć wymuszonego podpisywania SMB. O! Kurwa. A to ciekawe, bo wydaje mi się, że wykonałem Print Spoolera na hoście, który miał SMB signing na true. Mhm. Na domain kontrolerze tak zrobiłem w pracy. Wydaje mi się, że to było tak. Kurczę, ciekawe. Warunki 1, 2 zostały spełnione. Jedyne, jakie musimy spełnić, jeszcze to 3 i 4. Tu możemy zobaczyć, czy to istnieje. Jeszcze jest taki check RPC, ale to jest taki mniej wiarygodny check. THM WRK1.
Co ja mam kurwa zrobić? Jeżeli otrzymamy błąd, spróbuj użyć tego. Ok. Kurwa. Dobra, zaufam, że ktoś teraz coś robi i się wyjebało. Zaufam, że to jakiś user coś zepsuł. Albo ja, czekajcie. Wydłużmy to jeszcze trochę. O, kolejny serwer. Został potem jeszcze jeden. Ok, SMB signing, czyli podpisywanie SMB. Możemy od razu odpalić to. Tak szczerze, to jest ciekawy check, ale jeszcze jest taki szybszy check. O, no tak, tu będą problemy z DNS-ami. Nie, jest. I tu mamy signing. Ale cóż. Pierdolone. Widowce. I dobra. Podpisywanie SMB nie powinno być wymuszane. Ale przekazać próby wymuszenia, bo wyznania stwierdzenia będą wymuszane. Ale zawsze powinno być. SMB signing na true, no. Jest bezpieczną konfiguracją. Należy zauważyć, że istnieje różnica między dozwolonym podpisywaniem a wymuszaniem podpisywania, ponieważ niektóre starsze systemy domyślnie nie obsługują podpisywania. Konfiguracja SMB jest taka, że podpisywanie jest dozwolone, ale nie wymuszane, to znaczy, że będzie używane tylko wtedy, gdy jest obsługiwane, ponieważ będziemy hostować właściwy serwer SMB. Możemy zapewnić, że nasz serwer nie obsługuje podpisywania, zmuszając cel do niepodpisywania próby wyrzucenia SMB. OK, wykorzystanie Authentication Relay. Uwaga, ten atak może być niestabilny, nadużywanie usługi Principler może spowodować jego awarię. Właśnie tak pewnie tego się wyjebało. Wywołanie zwrotne nie jest zawsze gwarantowane, z tego powodu poprzednie zadanie zapewniło już uprawnienia wymagane do kontynuowania, jednak zrozumienie tego jest fajne, OK. Będziemy używać spool sample. Jest exploit w C-Sharpie. Ja odpalam ten relay troszeczkę bardziej złożony sposób, dlatego że odpalam czasami na kilkaset hostów. Tutaj jest bardzo proste odpalenie. A. Aha. Jak jest, kurde, wyjaśnić. Explain. Jest taki koleś. Kurwa, Anthem Relay. Responder. O, to jest ten koleś. O, tutaj. Taki zielony awatar ma. I ma taki śmieszny ten, to łatwo rozpoznać. I co ja chciałem? Po co ja w ogóle to odpaliłem? Aha, już wiem po co. To są dwa linki, to i to. I my chcemy to. Nie mam na kompie, ponieważ nie widzę logicznego zastosowania posiadania tego na kompie. Jeżeli to nie jest moja praca, w sensie... Jakbym się gdzieś włamać, to i tak miałbym jakoś na VPS-ie, a nie na swoim komputerzku. Anthem Relaya. To u mnie lokalnie nic się nie dzieje, więc no dawaj, dawaj. DNS-ki, żyjcie. Teraz możemy sobie dać WGeta. Znowu DNS-ki.
Dobra, jestem. To będzie tak. Tutaj jeszcze pytonga można odpalić. 3.9, pan takiego? Nie mam. 3 mam. SMB i tu będzie ma być THM Server 1 IP minus debug. Jeszcze jest taki jeden. A już jest SMB Support 2, ok. Znaczy, no. I to ma być THM Server IP 10200 83 201. Zajebiście. Okej. Z pulsa. O, to taki trochę naciągany ten atak, ale niech będzie. Lak mózgu znowu. Tutaj. O kurwa. Wszystko wyjebało. Kurwa, wyłączyłem to? Jezus, czemu to tak skacze jak popierdolone? Kurwa, no. THM, exploiting. Dobra. PSA Wix. Grep Python. Nic nie ma, okej. Okay. Python. Trzeci. NTM Relay. Dziesięć, 283, 201. Okej. Tu widzimy Success Relay. I teraz on dumpuje NTLM-y lokalne. Dumpowanie NTLM-ów lokalnych występuje tylko wtedy, jeżeli uda nam się z sukcesem zrelayować użytkownika z uprawnieniem administracyjnym na tym komputerze. W innym wypadku to nie występuje. I taka dodatkowa rzecz jeszcze. Nie wiem, czy to w tym wypadku zostało wzięte pod uwagę. Tak, tutaj mamy dodatkowo taki pliczek się tworzy, defaultowo, który ma to wszystko. No i w tym momencie mamy NTLM-a lokalnego administratora. Zakładam, że to jest to, ponieważ ma ID 500. I tu jeszcze coś ciekawego. Tutaj mamy jeszcze relaya z możliwością wykonania komendy, jak widzicie. Najczęściej takie coś się podaje, jeżeli czekamy na jakiegoś administratora domenowego i wykonanie komendy to by było najczęściej dodanie naszego usera w jego imieniu. Tutaj widzicie, można komendę wykonać. Można się też nim zalogować prawdopodobnie. No właśnie. Evil WinRM minus i minus u minus h. No i to powinno nam pozwolić zalogować się jako ten user. Przejdźmy sobie tutaj. CD desktop. Nie wiem, czy tak było wymagane. Ja tak robię, bo nie ma desktopa, czy nie umiem pisać. I widzicie, mamy flag. Chyba nie o tą flagę chodziło. Okej. Okay. Jak często w VIA hasło komputera systemu Windows jest domyślnie rotowane? 30. Czego nie należy egzekwować, chcemy przekazywać SMB signing. Tak się pisze signing. I okej. Okay.
Flag 3 będzie administrator.za. CD desktop i ls. Widziałem flag 3. Pauza oczywiście. Jeżeli ktoś robi tak samo jak ja, czyli na WinRemie, WinRem obsługuje komendę cat. Nie musi być type anymore. Przy okazji fajnie wpisać flag 3, a nie flag po prostu. No. No i cóż, flaga zdobyta, jak widzicie, mamy uhu. No i dalej. Ok, mały powrocik. Jak ktoś widzi zegarek, to trochę minęło. Nie jakoś dużo. Ok, wykorzystywanie użytkowników AD, exploiting AD users. Do tego momentu zeszliśmy dość daleko z naszą eksploitacją. Posiadamy pełen dostęp administracyjny stacji roboczych, serwerów. Zasadniczo możemy przeprowadzić post-eksploitację na prawie każdym systemie poziomu pierwszego i drugiego, ale nadal chcemy iść dalej. To kolejne zadanie może być również postrzegane jako post-eksploitacja, ale często jest to doskonała rzecz do wykorzystania, jak nadal wykonujemy eksploitację, aby osiągnąć odpowiednią pozycję do realizacji celu. Nasze czas, abyśmy skierowali się do użytkowników AD. Użytkownicy i zachowanie użytkowników. Fabryka przyszłości będzie miała tylko dwóch pracowników, człowiek i pies. Człowiek będzie tam, aby nakarmić psa, pies będzie tam, aby ugryźć człowieka, jeśli spróbuje czegoś dotknąć. Warden Bengis. Ciekawe, śmieszne. Takie skłaniające do refleksji. Jakie to będzie wszystko zautomatyzowane, żeby człowiek nie dotykał, żeby nie zepsuł. Ok, użytkownicy są niestety często najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Pomyśl tylko o słabych hasłach i złych nawykach, takich jak udzielanie zbyt liberalnych uprawnień. Przeoczenie tej powierzchni ataku byłoby ignoranckie i nieskuteczne. Chociaż dobrze jest zbudować odpowiednie metodologie wyliczania i atakowania użytkowników AD. W tym zadaniu skupimy się na dwóch elementach. Zarządzanie kredsami. Jak użytkownicy przechowują swoje kredsy? W AD jest to dość ważne, ponieważ użytkownicy mogą mieć wiele zestawów kredsów. A pamiętanie ich wszystkich może być głupotliwe. Keylogery. Często podczas eksploitacji musimy zrozumieć, w jaki sposób normalni użytkownicy wchodzą w interakcję z systemem wraz z zrzutami ekranu. Keylogging może być przydatnym narzędziem do zrozumienia tego z punktu widzenia napastnika. Hunting for credentials. Teraz, gdy skompromitowaliśmy to Helm Server 1, powinniśmy prawdopodobnie rozejrzeć się, aby zobaczyć, czy są jakieś przydatne informacje. Zajrzyj do katalogów użytkowników i zobacz, czy w którym z nich znajdują się przydatne informacje. Twoje wysiłki związane z wyliczeniem powinny doprowadzić cię do pliku .kdbx. Szybkie Google powinno potwierdzić nasze podejrzenia. Jest to plik oczywiście bardzo cenny. Możemy użyć polecenia pobierania meterpreter, aby odzyskać ten plik. Ten plik wydaje się być bazą danych kredsów. Problem polega na tym, że baza danych jest zaszyfrowana hasłem. Moglibyśmy spróbować złamać hasło, ale każdy, kto korzysta z bazy danych kredsów, zwykle ma spore możliwości, aby upewnić się, że początkowe hasło jest bezpieczne. Możemy odnieść większy sens, widząc, że użytkownicy wchodzą w interakcję z tą bazą danych. System jest czasem zbyt uprzywilejowany. Meterpreter posiada wbudowany keylogger. Nie wiedziałem. Będzie to przydatne do wyodrębnienia naciśnięć klawiszy użytkownika, jednak nie możemy po prostu uruchomić tego keylogera, mieć nadzieję na najlepsze, ponieważ nasz shell działa obecnie w kontekście system. System nie będzie wpisywać żadnych kliknięć klawiszy, więc to nam nie pomoże. Aby przechwycić dane, poprawne dane uwierzytelniające użytkownika, musimy upewnić się, że nasz shell działa w kontekście tego użytkownika. Na szczęście meterpreter zapewnia tę funkcję migracji, a ponieważ działamy jako system, powinniśmy być w stanie przeprowadzić migrację do dowolnego procesu. Masz zdalne wykonanie kodu na THM Server 1. Użyj teraz tego, aby uzyskać meterpretera. Jeśli potrzebujesz podsumowania, korzystaj z meterpretera o to, jak tego używać. Ok, wygeneruj sobie to. Ok.
Tu się chłop pomylił chyba. Nie rozumiem czemu sudo MFS console. Ok. Tutaj jest, że możesz hostować swojego shella za pomocą serwera www w Pythonie. Ale następnie skopiować za pomocą czegoś takiego. Przydatne. Tylko jako kto jak chce być. Trevor local. Nie. Czy to był ten user tutaj? Nie. Aha, ten Trevor to jest proces, który migrujemy, ok. Kurwa, no to dobra, zobaczymy. CD tak, CD tools. Dobra, nie ma tego takiego jak ten. A, to jest wbudowane? Niemożliwe, to musi być jakoś tam dodane do puffa, nie jest to będzie wbudowane. To się w ogóle odpierdala, jakiś najebani userzy to robili. Dobra, tutaj tak. Tu sobie dajemy nasz adres IP. Tak się nazywało i możemy sobie odpalić THM, co to jest? Exploited Python 3 minus M HTTP server 80. Tu widzimy, że była odpowiedź. To ciekawe, dwie odpowiedzi. No i mamy to. I co to wystarczy, jak uruchomię to w ten sposób? Chyba wystarczyło. Ok. To następnie musimy zrobić tego PS-a. Czyli to nie miało być na tym komputerze, tak? Kim ja mam być? W sensie... You have remote code execution on THM server 1. Ok. Kurwa, muszę to powtórzyć, nie? Dobra, dajcie mi chwilę. Okej, okay, tutaj mam wykonanie. To jest THM server, to jest ten WinRM, którego dostałem. Dopiero po chwili to ogarnąłem, także chwilę mi to zajęło, sorki. Możemy sobie przejść do... Może tutaj? Przejdźmy do downloads. No i okej, okay, jest taka sztuczka, gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Także mogę sobie po prostu wziąć upload. I mogę sobie wziąć
ten pliczek. I nawet ten serwer Pythonowy nie jest potrzebny. I teraz mogę sobie po prostu odpalić to. Mamy tutaj MetaPrezenta już. I w tym momencie ta komenda już powinna nam coś zwrócić. Chyba, że ktoś to wyjebał w pizdu i trzeba zresetować. Kurde, nie ma. Czekajcie, tu mamy Trevor Jones. A my kogo szukamy? My szukamy Trevor Local. Może się uda. Czyli musimy zrobić po prostu migratę i bierzemy sobie to PID, to pierwsze. No i zobaczmy, czy nam się uda na przykład. Kurde, to jeden Trevor Jones, a trochę inny to jest user. Mogę zresetować, czy nie mogę? Ktoś nam wyjebał to, ja? No nie ma, ktoś wyjebał. Kurwa. Nie wiem, czy nam coś to da. Dobra, idę na Discorda, trochę jak mi pisać, że coś jest rozjebane i ciężko to zrobić. Napisałem chłopakom taką wiadomość. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać. Zobaczymy, czy odczytają. To jest TreHackMe. Czekajcie, jeszcze trochę mogę pokazać. A? O, tyle. To jest TreHackMe, jak widzicie. No i czekamy. Zobaczymy. Wiecie, to jest smutne, bo ja nie mogę ukończyć zadania. W sensie, ja bym chciał sobie iść dalej. Ale nie da się. Bo jest tylko Trevor Jones, nie ma tego chłopa. Może ja to źle rozumiem i to chodzi o tego chłopa? No, raczej nie. Szkoda. Kurwa, denerwuje mnie to. W tym czasie mogę sobie ten pliczek pobrać przy okazji. O, gdzie on jest? THM server. User directories. Tutaj. I my byliśmy tutaj, nie? Nie, tutaj? Tutaj? Tutaj. LS. Dobra, i mamy iść do pana Trevor Loka. Dobra, LS desktop. Nie ma. LS documents. O, jest. Jeszcze się upewnię w downloads. Nie, to jest document. No i teraz taka sztuczka download. I dodajemy mu to. To. I teraz to. I mamy pliczek tutaj. A tu oczywiście nadal nie będzie działać. Tak? No właśnie, no bo kurwa nie ma tego procesu. Pierdolone gówno. A jest godzina 13, więc oni mają teraz pewnie jakąś pierwszą w nocy.
wpadłem na pomysł, żeby po prostu zrobić reboot na maszynie. Ale nie wiem, czy powinienem takie coś robić. Kurwa. Okej, zobaczmy, czy się uda. Wskazam taką komendę. To restart Windows type shutdown minus R. Powinno być w ogóle teraz Trevor, ok. Exit. Run. O, udało się chyba, maszyna została wyłączona. Ok, poczekamy do 13.02, mniej 5 minut mniej więcej. Prawdopodobnie maszyna została wyłączona. Restart machine complete. A nie, jednak działa. Kurwa, już myślałem. Tutaj. Get UID, jesteśmy tym server adminem. PS. OK. Teraz bym dał jeszcze raz shadow minus R. Co jest kurwa? Czemu nie ma tego Explorera nigdzie? Co to w ogóle jest? Light Agent? Nie ma. Nie mogę zrobić shutdowna, nie mogę zresetować. Chyba się udało. Bo session diet. Dobra, teraz poczekamy te 5 minutek. Chyba się udał ten shutdown minus R. A jednak nie, jednak ciągle działa. Ciekawe, kto mi ten proces ubił. O. Kurwa, nie rozumiem. Jest puste. Chyba się shutdown wykonał. Pomyliłem, sorry, nie w tą stronę. Kurwa! Jak? Nie wiem. Chciałem taką teorię, że to chwilę potrwa. W tym czasie możemy odpowiedzieć na te pytania. Jaka aplikacja jest używana do sterowania tego? To jest KeePass X albo sam KeePass. Jaka komenda MetaRPT służy do przejścia ze systemu do danego użytkownika? No to migrate. Jakie jest hasło? Jak widzicie, ja go nie, na pewno nie zbyt forsuję ani nie odkoduję. Także to nam stało czekać. Potrzebujemy tego pierdolonego Trevor Local. O, coś więcej się pokazało.
To jest THM serwer 1. Dobrze to jest. No i musimy czekać na coś takiego. Że sobie możemy zainstalować Kipasa. Nie, naprawdę, wszedłem teraz na internet i zobaczył, kurwa, to jebane hasło. Tylko do jakiegoś write-upa, tylko po to, żeby iść dalej, bo to maszyna jest zepsuta, a mi się nie chce czekać. Znaczy, to nie jest moja wina, żaden błąd. Ja to wszystko robię dobrze. Maszyna jest rozjebana. No co ja mam zrobić? Mam być na serwerze... Czekajcie, shell... hostname... Mam być na THM serwer. I na THM serwer mam odpalić PS-a, tak? Tak jest. No nic więcej nie mam zrobić. A nie ma tego. Powiem, to jest ciekawe, bo kurde, teraz mi to jakby wszystko gaśnie. Nie wiem, o co chodzi. Może się w końcu zresetowało. Aha, czas się skończył. Kurde, ale może to coś da, że coś tam się zresetowało. Zobaczymy, zobaczymy. Czekamy tutaj. Nie wiem, coś się wyjebało po prostu, bo tu ciągle jest mój plik. Także XD. No nie ma nic. Cały czas tego nie ma. Ok, nie pojawiło się to, jebie mnie to, oszukałem i biorę sobie od jakiegoś chłopa, który to nagrywał, biorę sobie to hasło. I to hasło to jest I am really sure ny o o ny e will g u s s my password. I no wiem, że oszukałem, ale no powiem szczerze, to nie moja wina, że Boku jest rozjebany i nie jest przygotowany na to, że ktoś rozwali ten proces. I nie chce mi się czekać, w sensie, no już planowałem na to długo, że czasu. Na zegarku widać, ja nie chce mi się. Keypass. To. Password, ok. Ok. Mamy przy okazji hasło takiego chłopa, co warto zapisać, myślę. Vertical. Nano dodatkowe kredsy. Jak to się cofa? Tutaj? Ok. I tu jeszcze coś jest. Oj. Tutaj? To jeszcze ciekawie się robi. Flagę, okej. Dobra. To wam pokażę tym razem, jak będzie. I dobra, bo oszukałem, to wam pokażę. Ale nie miałem wyboru, w sensie, no rozjebane jest, rozjebane. No co ja mam tracić swój czas cenny? Jak to jest rozjebane? No właśnie, no rozjebane jest. I dobra. Tak. I teraz... Nagrywa się? Dobra. Eksploitacja GPOs. No i tak, zapisywanie keylogging ma
przez użytkownika pozwoli nam odszyfrować jego bazę danych, dostarczając nam kreacje, które mogą być przydatne do realizacji naszego celu, jak jest wykorzystanie AD, a mianowicie konta SVS Erfan. O właśnie, o to mi chodziło. No i zobaczmy sobie przy okazji w tym naszym BloodHoundzie, który ciągle jest włączony, tak. Możemy sobie zobaczyć takie coś, tu spację chyba dałem. Dajemy jako make us own it i... O Jezus. Czy gdzieś jest tutaj? O, on ma generic write GPU link, który zawiera się na tym komputerze, który ma generic all do tego, który ma sesję do administratora, a administrator może się logować na domain controller. Jezus. Fajna ścieżka, fajna. Abym to ładnie opisał w raporcie, jakby takie coś było w pracy. Kurwa. Trochę kroczków jest, lubię takie złożone killchainy. Bla, 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 bla. Na szczęście mamy dane Sharp Handa, a tu coś innego, to wystarczy sobie wejść tego pana i tu ma generic write'a. Okej, okay. No i tutaj kolejne rzeczy. Jedno z uprawnień, które się wyróżnia, jest to, że jest obiektem zasad grupy GPO. Co więcej, gdy przeprowadzamy trochę dochodzenia, wygląda na to, że ten obiekt jest dostosowany na naszej maszynie THM Server 2. Może to zapewnić nam idealną okazję do dalszego wykorzystania AD. I tak o GPO, czyli Group Policy Objects. Pamiętasz, kiedy mówiliśmy katalog syswol w wyliczeniu AD? Pamiętam. Jest to katalog, w którym są przechowywane AD GPOs do replikacji na komputerach przyłączonych do domeny. GPO to wirtualna kolekcja ustawień, zasad, czy też, przepraszam, czy też polityk. Każdy obiekt zasad grupy ma unikalną nazwę zwaną GUID, dlatego jeśli spróbujesz odczytać zawartość katalogu syswol, nie będzie to miało większego sensu ze wszystkimi losowymi nazwami. Każdy komputer systemu Windows ma konfigurację zasad lokalnych, zawiera kilka godnych uwagi konfiguracji, takich jak konfiguracja aplikacji dla usług takich jak Firewall, Antivirus, AppLocker, członkostwo w grupach lokalnych, takich jak grupa administratorzy lub użytkownicy pulpitu zdalnego, konfiguracja startowa, takie jak skrypty, które mają zostać wykonane, no i ostatnie ustawienia zabezpieczeń protokołów, takich jak obsługa SMBV1. To tylko kilka przykładów, istnieje wiele opcji konfiguracji, które można ustawić. Zarządzanie grupami polityk, polityką grupy. Jeśli masz tylko jeden komputer systemu Windows, łatwo będzie zmienić konfigurację zasad lokalnych bezpośrednio na hoście. Potrzebny jest jednak mechanizm wdrażania konfiguracji z centralnej lokalizacji w dużych organizacjach. W tym miejscu w grę wchodzi zarządzanie zasadami grup, czyli GPM. Zamiast definiować polityki lokalne na każdym komputerze, GPM pozwala nam definiować polityki bezpośrednio w strukturze AD. Zasadniczo możemy zdefiniować GPO dla obiektów AD, takich jak konkretna jednostka organizacyjna lub grupa. Komputery przyłączone do domeny będą następnie okresowo ściągać wszystkie zasady z syswol i stosować odpowiednie. Domyślne polityki są replikowane co 15 minut za pośrednictwem aplikacji GP Update. Możemy jednak również ręcznie uruchomić aplikację z wiersza poleceń, aby natychmiast zastosować tę zasadę. No, z tym natychmiast to tak różnie bywa. Wykorzystanie GPO, chociaż istnieje wiele sposobów wykorzystania z obiektów, zasady grupy, pozostajmy przy prostym rozwiązaniu polegającym na dodaniu konta AD, które kontrolujemy, zarówno dla lokalnych administratorów, jak i lokalnych grup użytkowników pulpitu zdalnego. Umożliwi nam to uprawnienia administracyjne na THM Server 2 i możliwość wejścia RDP-em. Moglibyśmy również użyć ujawnionego portu SSH, ale niewiele organizacji zaktualizowało się do zapewnienia dostępu SSH, w związku z tym RDP lub konwencjonalne techniki ruchu bocznego, takie jak SMB exec, są bezpieczniejsze. Aby zmodyfikować obiekt zasad grupy, musimy uzyskać dostęp do zarządzania zasadami grupy jako użytkownik AD, który ma odpowiednie uprawnienia. Możemy zrobić RDP do THM Server 1 jako użytkownik, ale możemy też wyrzucić użytkownika z aktywnej sesji, wzbudzając podejrzenia. Tak. Zamiast tego przeprowadźmy RDP do THM WRK1 za pomocą naszego normalnego konta administratora lub konta administratora poziomu drugiego. Wstrzyknijmy kreację użytkownika AD do pamięci za pomocą RANASA. Otworzymy MMC. Zmodyfikujemy obiekty zasad grup, aby zapoznać się z podsumowaniem polecenia RANAS i zapoznaj się z pokojem enumerating AD, żeby to zrozumieć. OK. Tylko teraz... Gdzie to mam zrobić?
Także tutaj? To się nie po... Coś mi umknęło, nie? Jakiś taki fragmencik mi umknął. A, już wiem, który. Coś mi umknęło i nie było mnie słychać. To się, ja to nazwałem dodatkowe krecy, które bardzo się nie przydadzą teraz. A w sumie to, co teraz się dzieje, to jest taki typowy scenariusz. A, to jest PowerShell, to się nie uda. Z ciekawości? Chuja. Dajmy tutaj Shella. Mamy CMD jako system. I zróbmy sobie tego run asa. Zróbmy to SSH. Rosbert miała hasło dupa raz, dwa, trzy małpa. Tak, SSH jest na tyle stabilne, że prosi o to hasło. I tu jest wykrzyknik, ale na szczęście jest to Windows, więc tutaj nie ma problemu z wykrzyknikiem. I teraz jesteśmy... Chwila. Jesteśmy rozbet. Ty możesz iść stąd. Start CMD. Ok, chyba się udało. W nowo powstałem oknie wiersza poleceń. Kurwa, to ja mam być w końcu na tym RDP-ie, czy mam nie być? RDP jako user. Zamiast tego przeprowadźmy RDP do THM RK1. Czyli tutaj. Czyli... OK. Copy. X-free RDP. Może być taką minus user. Co ja mam skopiowane? To. Czyli to jest V. Następnie U. Kolejność jest nieważna. I następnie P. Tak? Teraz ten, no właśnie, strong pass małpa i to w pojedynczych, taka ciekawostka, jak damy w podwójnych, to może nie podziałać, ponieważ wykrzyknik może być traktowany jako, o Boże, co to się, to jest zmiana środowiskowa? Nie. Dynamic resolution. Dynamic. Dobra, i teraz mam nadzieję, że zrobię to dobrze. Odpalamy sobie CMD. Ładujemy to. Administrative command prompt, czyli źle zrobiłem. No i dobra.
Teraz Group Policy Management. Kliknij dodaj, kliknij OK. Dobra. Mamy to i teraz możemy przejść do zasady grupy, kiedy nasz użytkownik uprawnia do modyfikowania, czyli idziemy do servers, management servers. Idziemy do domains, to servers, management servers. Coś kliknąłem, na razie tu zostajmy. I następnie prawy klik i GPO select edit. GPO, ok, edit. Ok. Rozwiń to, rozwiń to, rozwiń to. Czyli kurwa, poklikaj sobie. Computer policies, Windows settings, security settings. Computer policy, Windows settings, security settings. Policies, Windows settings, security settings. Dobra. Następnie restricted groups, add group. Add group. Jeżeli grupa IT już istnieje, że ktoś wywołał exploit, istnieje, należy. Ok, należy go usunąć. Tu jest napisane, że you can add delete it to create it yourself. Czyli mogę dać delete. Tak na mi napisali, nie? I teraz dodaję IT support. Ty. Klikam OK. Kliknij teraz Browse, IT Support i Check Names. Ale gdzie? Ale gdzie jest ten Browse? Okej. I tu dodajemy Administrators i Remote Desktop Users. Aha, dobra. Nie, tutaj, ok. Tak, ja to już. Tak, ja to zrobiłem na studiach akurat. Desktop users. Ok. Ok. Klikamy apply. Ok. Podokołanie konfiguracji, kliknij zastosuj, maksymalnie 15 minut. I teraz grupa IT support będzie miała RDP permission na THM server 2. OK? 15 minut to jest 13:47, także XD. OK, jaki obiekt umożliwia konfigurowanie Windows Policies. Obiekt?
Dobra. Jaka funkcja AD pozwala skonfigurować GPO dla całej struktury AD? No to będzie to samo, tylko management, group policy management. Jak się nazywałoby zasad obiektu, który jest właścicielem naszego skakowanego... Obiekt zasady grupy? Jak nazywa się obiekt zasad grupy, którego właścicielem jest nasz skakowany konto? Aha, remote desktop users, tak? O to chodzi? Management service pushes? Chyba o to im chodzi, tak? Tak. I teraz flaga na THM Server 2. DNS się wyjebały. Dziesięć, 283, 202. I teraz czekamy. Okej, okay, czy mamy jeszcze. Poczekamy jeszcze te 12 minut, potem będę kombinować. Kurwa, jestem poczytał, czy ja to dobrze robię w ogóle. Coś mi się... No właśnie, tu by się przydało dodać kogoś do tej grupy, na przykład tego pana. I dopiero teraz to powinno zacząć działać. Może nie od razu, ale za te kilka minut. No dajmy to, tutaj jest 10 minut jeszcze. Przy okazji kliknijmy extend. I czekamy. Hehe. Okazuje się, że podawałem prawdopodobnie zły adres IP. Tu wystarczyło wziąć ten serwer w tej sieci, czyli tam nazwę domenową i nadal nie działa, ale jest trochę inne połączenie niż było przedtem. Także poczekamy jeszcze, może coś ruszy, ale użyję na razie tego w takim razie. Widzę, że mi się ładnie rozwiązuje. No. Znalazłem też prostszy sposób, mianowicie połączyłem się po SSH, a nie po tym RDP-ie. I teraz wystarczy, że będę dał tą komendę i będę wiedział, czy mam ten dostęp, czy go jeszcze nie mam. No, prostsza komenda. Jeszcze jest GP Policy Update. Albo nie ma. No. Jeszcze taka uwaga. After this, our initial account, we made IT support group with me and... Ja powiem szczerze...
Nie pamiętam, co to było. Czyli to było jakieś konto bardzo początkowe, nie? Chyba chodzi o to teraz, a nie o to nasze obecne, tylko kurwa, już głupia je na tym. Chodzi o to? Jest IT support. Sprawdźmy zatem. Czy masz tu dostęp? Masz tu dostęp! Jest flag 4. Dobra, czyli chodziło o to. Czytałem z zrozumieniem. Kurde. Początkowe konto. No i co? Bierzemy flagę, a wam nie pokazuję. Jestem zły. Flaga wklejona, jak widać. Wszystko się zgadza na zielono. No i dalej. Teraz, gdy mamy dostęp do THM Server 2, rozszerzyliśmy naszą podróż w zakresie wykorzystania AD, wykorzystując wszystkie zasoby serwerowe poziomu pierwszego. Jednak znowu utknęliśmy bez prostych środków, aby przejść do następnego poziomu, więc znów będziemy musieli szukać bardziej kreatywnych ścieżek. Badania przeprowadzone, opublikowane w formie białej księgi przez white papera z Spencer Opsa, wykazało, że możliwe jest wykorzystanie błędnie skonfigurowanych szablonów certyfikacji do eskalacji uprawnień i ruchu bocznego. O ja pierdziel. Ale chyba gdzieś to widziałem. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć błędne konfiguracje certyfikatów, jakie zidentyfikować, zajrzyj do tego rooma. O! To też trzeba zrobić. Usługi certyfikatów AD. Usługi CS, to implementacja infrastruktury kluczy PKI firmy Microsoft, ponieważ AD zapewnia poziom zaufania w organizacji, może być używane jako Certificate Authority do potwierdzenia i delegowania zaufania. Ciekawostka, obecnie Microsoft tego nie zaleca. Przez tam jakiś nowy błąd właśnie, który wyszedł. Ale cóż, tak bywa. Okej, okay. Ponieważ AD zapewnia, że poziom zaufania może być używany jako ten. ADCS jest używany do kilku rzeczy, takich jak szyfrowanie systemów plików, tworzenie, weryfikowanie podpisów cyfrowych, a nawet uwierzytelnienie użytkowników, co czyni go obiecującą metodą dla ataków. Dokładnie dlatego już nie jest zalecany. Ponieważ ADCS jest funkcją uprzywilejowaną, działa zwykle na wybranych domain kontrolerach, znaczy to, że normalni userzy nie mogą tak naprawdę bezpośrednio wchodzić w interakcję z usługą. Z drugiej strony organizacje są zbyt duże, bo administratorzy tworzyli rozpowszechniali każdy certyfikat ręcznie. Tutaj wkraczają szablony certyfikatów. Administratorzy usług ADCS mogą tworzyć kilka szablonów, które umożliwiają każdemu użytkownikowi z odpowiednimi uprawnieniami samodzielne żądania certyfikatu. Te szablony mają parametry, które mówią, który użytkownik może zażądać certyfikatu i co jest wymagane. Spacer Ops odkrył, że określone kombinacje tych parametrów mogą być niezwykle toksyczne i nadużywane do eskalacji uprawnień i stałego dostępu. Zanim zagłębimy się w nadużywanie certyfikatów, trochę metodologii. PKI, czyli Public Key Infrastructure, to system zarządzania certyfikatami i szyfrowania klucza publicznego. ADCS, usługi certyfikatów AD, to implementacja PKI firmy Microsoft, która zwykle działa na domain kontrolerach. Tak, CA, czyli jest to urząd certyfikacji do PKI, który wydaje certyfikaty. Zaraz, CA, Certificate Authority, jest, tak, dobrze. Szablon certyfikatu, zbiór ustawień i zasad, które określają, jaki kiedy certyfikat może zostać wydany bez urząd certyfikacji, CSR. Żądanie podpisania certyfikatu to wiadomość wysyłana do urzędu weryfikacji z żądaniem podpisania certyfikatu. EKU, Extended Enchanted Key, Usage to Identificate Objects, które definiują sposoby wykorzystania wygenerowanego certyfikatu.
Finding and Vulnerable Certificate Template, znajdowanie podatnych na takie szablony certyfikatów. Aby znaleźć podatne na takie szablony, użyjemy wbudowanego w Windows narzędzia Certutil. Korzystając z naszego dostępu RDP na THM Server 2, możemy uruchomić następujący skrypt PowerShell, aby wyliczyć certyfikaty. Aha, to dlatego tutaj był wcześniej template. Okej. Tak, pokazałem flagę. Jak ktoś zauważy, to sobie przepisał. A jak ktoś jest. Ktoś chce coś rozwijać, to sobie zrobi to wszystko jeszcze od nowa. Zapewni to dane wyjściowe wszystkich skonfigurowanych szablonów. Będziemy mogli skorzystać z narzędzia do audytu certyfikatów takiego jak PKI Audit firmy Ghostpack. Jednak podejście ręczne pozwala nam upewnić się, że znajdziemy wszystkie możliwe błędy konfiguracji. Szablon certyfikatu jest uważany za źle skonfigurowany, jeżeli kombinacja wartości parametrów staje się trująca, umożliwiając podmiotowi żądającemu eskalacji uprawnień. W naszym przypadku szukamy szablonu z następującą trującą kombinacją parametrów. Client Authority certyfikatu można używać do uwierzytelnienia klienta. City Flag Enroll Supply Subject. Szablon certyfikatu pozwala nam określić alternatywną nazwę podmiotu SAN. CD Private Key Flag Exportable Key. Certyfikat będzie można wyeksportować służbom prywatnym. No i Certificate Permissions. Posiadamy wymagane uprawnienia do korzystania z szablonu certyfikatu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o trujących kombinacjach parametrów, poczytaj oficjalne dokumenty Space Robs, ponieważ celem tego pokoju jest zdobycie szerszej wiedzy na temat ataków wykorzystujących AD. Będziemy wskazywać, że template 32 jest szablonem podatnym na ataki. W tym szablonie widzimy, że konto użytkownika, że konto serwera THM Server 2 może wystawić CSR dla szablonu, które pozwala nam określić alternatywną nazwę podmiotu SAN, która może być używana do uwierzytelnienia klienta. Spacer Ops wspomina o 8 typowych błędach konfiguracji zabezpieczeń w usługach ADCS, więc należy zauważyć, że nadal możemy znaleźć znaczną liczbę potencjalnych błędów konfiguracji. Tak jeszcze upewnię, że ten serwer nie zaraz nie padnie. Ok. Wykorzystanie szablonu certyfikatu, korzystając z RDP na tym. Ok. Dobra, tak, co my tu mamy jeszcze raz? Co duże rzeczy naraz klikałem. Bla 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 bla. Użyjemy zapiseczką, bo boję się, że. Wyłączyłeś, ok, nieważne. Użyjemy MMC, ok. Command R, to jest Windows R. MMC. I teraz tak. Start uruchom MMC, plik. Dodaj. I teraz tak. Swoich moich, wiesz, konto komputera i komputer lokalny. Computer account and local computer. No powiem szczerze, jestem ślepy. Aha, certificate, add. To jest computer account. Local computer. Ok, teraz git. Teraz kliknij OK. Powinien zacząć coś takiego. Działa. Pięknie. Ok, personal all task request new certificate. Personal all task request new certificate. Next. Next.
Tu jest, że kliknę twice next. Mamy jeden szablon, który możemy prosić, ale najpierw musimy podać dodatkowe informacje. Okej. O Jezu, coś mi się... Dobra. To jeszcze raz. Jesteśmy tutaj. Zobaczmy, mamy jeden szablon. Dodatkowe informacje. Okej. More. Zmień subject name type to common name. Common name. Dowolną wartość, ponieważ nie ma to znaczenia. Add. I teraz alternative na user principal name. Podaj nazwę UPN użytkownika. BDA. Ok, czyli to byłoby najlepsze. To podamy. Apply, ok. Wygląda to mniej więcej tak. Aha, tu w ogóle nie muszą cyfry. I co teraz? To i enroll. No i czekamy sobie. Dobra, finish. Tu jest nasz certyfikat. I tak, kliknij prawym na All Task Export. Export. Next. Tak, wyeksportuj klucz prywatny. Next, ustaw hasło. Next. Chyba się udało. Dobra, dalej. Podszywanie się pod użytkownika to mam certyfikaty user impersonation. W pierwszym kroku użyjemy tego. Mamy to w toolsach. Czyli CMD. Przejdźmy do toolsów. Jest to, ten CEP tego nie wyrzucił, bardzo się cieszę. Encryption Certificate to zakaże być lokalizacja, tu wszystko jest switche wyjaśnione. Tylko zastanawiam się, ten adres IP dziwny. Okej. Okay. Okej, okay, pierwsze problemy. Network path is not correct. E,
Wstępnie zerknąłem, jak tam inni ludzie robili i powiem szczerze. A, to przy okazji nic nie pokazałem. Skopiowałem sobie ten pliczek tutaj. Jest tutaj mój certyfikat. I ludzie podają takie kredsy. Ja to może jeszcze zrobię tak, żebyście coś widzieli. Może być tak, że podają takie coś i kurwa im działa. Możliwe, że ktoś po prostu z administratora zmienił to hasło i tyle. Czy ja mogę uruchomić tutaj command line jako administrator? Kurwa, no. Ktoś zepsuł to. To nie byłem ja. Nie no, ludzie widziałem, tak robili, im to działało, także no, pozdro. Dziesięć, 283, 101. Dobra, my bad. Wystarczy mi czytać. Działa. No. Elegancko. Widzicie? Wystarczy mi czytać. Kurwa. Bartek, ty jebany debil. To co, Mimikatz? To jest to? What? Nie, bez jaja, że jakiś sfer Mimikatz mi wyjebał. Nie, to jest ok. Na szczęście jest Mimikatz tutaj. Nie. A nie, jest tutaj, dobra. CD X64. Jest, dobra. Ale bym kurwa
Ja bym szukał w logach, kto to zrobił, bym chłopa zajebał po prostu. No i dobra, pierwsze co to privilege debug. Następnie jesteśmy w tym samym katalogu. A, nie, nie jesteśmy. Czekajcie, stop. Tak będzie prościej. Zróbmy tak, jak nam każą, czyli uruchommy to tutaj. Jak jesteśmy w toolsach, to też tutaj w toolsach mamy ten pliczek, co ja wygenerowałem, co nie? Tutaj mamy to. Także... No, jakiś lag był. Także możemy sobie dać to. Następnie możemy dać to, 2, ok. Teraz możemy dać exit i to. Ważne, że to była ta sama sesja CMD. I tu widzimy, możemy sobie dać dira na tych pliczkach. Czyli możemy mieć akces do tier 0, zajebiście. Co tworzy użytkownik, aby prosić urząd certyfikacyjny o certyfikat? What does the user create? What does the user create? Pytanie tworzę. Jak się nazywa implementacja PKI Microsoft? To jest, kurde, jakiś certificate service, ale jaki to? Taki. No i flaga na administratorze tego. To teraz możemy sobie odpalić tę komendę taką c users administrator SSH mamy desktop i flag 5, tylko teraz flag 5.txt zamieniamy dira na type i wyłączamy nagrywanie. Flaga wklejona, został nam jeden punkt. I punkt ostatni, była minuta przerwy. Wykorzystanie zaufanych domen. Troszeczkę się zmęczyłem nagrywając to. Okej, telefon dostałem. Dobra. I tak, mamy dostęp do tego, wykorzystaliśmy tylko domeny za TryHack. Mi z pewnością TryHack musi mieć również domeny dla innych regionów. To są te trusty, co wam pokazywałem wcześniej, to są takie trusty. Tak jest. Jest druga domena, jak widzicie. No i tak, przejmiemy do kontroli nad drugą. Będziemy w stanie skompromitować całe domeny regionalne. Zaufanie domenowe. Jak omówiliśmy, to WAD Basics, które zrobiłem. Tak jest. Relacje jest zbiorem jednego lub więcej drzew domenowych wewnątrz sieci AD. Zaufania domenowe to mechanizm umożliwiający użytkownikom sieci uzyskanie dostępu do innych zasobów w domenie. W większości relacje zaufania określają, w jaki sposób domeny w lesie komunikują się ze sobą. W niektórych środowiskach zaufanie można rozszerzyć na domeny zewnętrzne, w niektórych przypadkach nawet na LAS. Istnieją dwa główne typy relacji zaufania, które można skonfigurować między domenami. Directional i transitive, czyli kierunkowa i przechodnia.
kierunkowa to kierunek zaufania płynie z domeny ufającej domen zaufanej, a przechodnia relacja zaufania wykracza poza dwie domeny i obejmuje inne zaufane domeny. Często zdarza się, że w lesie znajduje się domena główna lub domena nadrzędna. W innym przypadku, w naszym przypadku jest to try-hack-me-lock. Dla każdego biura regionalnego tworzonego są domeny podrzędne, podrzędne i nadrzędne. Takie jak zatrhackmilok lub UK trhackmilok. Ta konfiguracja lasu pozwoli na współdzielenie zasobów między ZA a biurem Wielkiej Brytanii. Na przykład jeśli użytkownik w biurze Wielkiej Brytanii wymaga dostępu do THM Server 1, możemy przyznać dostęp użytkownikowi w domenie ZA. To delegowanie uprawnień działa, ponieważ wie istnienie dwukierunkowe zaufanie między ZA i domeną główną oraz Wielką Brytanią i domeną główną, tworząc zasadniczo przechodne zaufanie między ZA i Wielką Brytanią. Jak wspomniano powyżej, zaufanie między domeną nadrzędną i podrzędną jest dwukierunkowe. Jest to zamierzone zachowanie i służy udostępnieniu zasobów przez większe przechodnie relacje zaufania. Jednak jako osoba atakująca możemy również wykorzystać to zaufanie do złamania domeny nadrzędnej, jeśli złamaliśmy domenę podrzędną. Teraz mamy KRB, TGT i Golden Tickety. KRB, TGT to konto używane do implementacji protokołu Kerberos przez firmę Microsoft. Nazwa pochodzi od Kerberos, KRB i Ticket Granting Ticket, TGT. Zasadniczo to konto działa jako konto usługi dla usługi Centrum Dystrybucji Kerberos, KDC, która obsługuje wszystkie żądania biletów Kerberos. To konto służy do szyfrowania i podpisywania wszystkich biletów Kerberos dla domeny. Ponieważ hasło jest współdzielone przez wszystkie kontrole domeny, mogą one następnie zweryfikować autentyczność otrzymanego biletu TGT, gdy użytkownicy żądają dostępu do zasobów. Co jednak, jeśli chcemy generować własne TGT, aby zapewnić nam dostęp do wszystkiego, nazywa się to atakiem Golden Ticket. W przypadku Golden Ticket całkowicie omijamy KDC i tworzymy własne bilety TGT, stając się zasadniczo serwerem przyznawania biletów TGS. Aby sfałszować bilet TGT, potrzebujemy następujących informacji. FQDN domenowe, identyfikator bezpieczeństwa domeny, czyli SID, nazwa konta użytkownika, które chcemy się podszyć, hash, hasła, KRB, TGT. Pierwsze trzy są zwykle łatwe do odzyskania. Ostatni wymaga złamania domeny, ponieważ hash, hasła, KRB, TGT jest przechowywane tylko w kontrolerach domeny. Na szczęście dla nas właśnie skompromitowaliśmy grupę administratorów poziomu zerowego za pomocą sfałszowanego certyfikatu, więc jesteśmy w stanie odzyskać hash hasła KRB TGT. Ponownie użyjemy Mimikatz z DC Synkiem, aby odzyskać hash hasła KRB TGT dla THM Server 2. Okay. Okay. Interlim TGTS. Używając hasza, hasła, KRB, TGT, możemy teraz sfałszować Golden Ticket, aby uzyskać dostęp do dowolnego zasobu w domenie podrzędnej. Zostanie to również omówione bardziej szczegółowo w pokoju Persisting AD. Możemy jednak pójść o krok dalej, wykuwając bilet Interlim TGT. Bilety TGT Interlim służą do zapewnienia dostępu do zasobów w innych domenach. W naszym przypadku chcemy wykorzystać dwukierunkową relację zaufania między domeną podrzędną a domeną nadrzędną, aby uzyskać pełny dostęp do domeny nadrzędnej. Podczas tworzenia Golden Ticketu w celu wykonania tego eksploita uwzględnimy dodatkowe identyfikatory SID, kont z innych domen. Mimikatz może w tym pomóc, pozwalając nam ustawić sekcję Extra Seeds struktury Kerb Validation Info protokołu TGT Kerberos. Sekcja Extra Seeds jest zapisana jako wskaźnik do listy struktur Kerb SID and Attributes.
zawierających listę identyfikatorów SID odpowiadających grupom w domenach innych niż domena konta, do której należy podmiot zabezpieczeń. Kluczem jest tutaj to, że wykorzystaliśmy zaufanie domeny nadrzędnej do naszej domeny podrzędnej, dodając identyfikator SID grupy Enterprise Admin EA jako dodatkowy identyfikator SID do naszego sfałszowanego biletu dla domeny kontrolera. Domeny podrzędnej. Grupa EA należy do domeny nadrzędnej, a członkostwo w tej grupie zasadniczo daje uprawnienia administracyjne w całym lesie. Domyślnie identyfikator SID dla tej grupy to S1521 root domain, tak, i kończy się 519. Zanim przejdziemy do eksploitacji, najpierw musimy odzyskać dwa identyfikatory SID. Identyfikator SID potrzebny do podrzędnego kontrolera domenowego THMDC, który będziemy personifikować w naszym sfałszowanym TGT. Identyfikator SID administratorów przedsiębiorstwa w domenie nadrzędnej, który dodamy jako dodatkowy identyfikator SID do naszego sfałszowanego biletu TGT. Aby odzyskać te identyfikatory SID, możemy użyć polecenia cmdelete adrsat powershell. Możemy odzyskać SID podrzędnego kontrolera domenowego za pomocą następującego polecenia. OK. I następnie możemy uzyskać identyfikator grupy Enterprise Admin za pomocą następującego polecenia, aby wysłać zapytanie do nadrzędnego domain kontrolera. Wykorzystanie domen trust, zaufania domen. W końcu mamy wszelkie informacje potrzebne do stworzenia naszego fałszywego biletu TGT. Użyjemy Mikasa do wygenerowania złotego biletu. Polecenie będzie wyglądać mniej więcej tak. Kurwa, gdzie jest RC4? Come on, nie dali mi. Serio? Where is RC4? No come on, weźcie. Przeczytałem, że podobno ten hash wystarczy jako RC4. Także zobaczmy. Zobaczmy, może się uda. I co teraz się dzieje? Mamy to, mamy to. I co, tutaj się nic nie powinno stać? Ha. Flag 5 już było, ok. I teraz zobaczmy to, tak? Tu nie powinno działać jeszcze. No fajnie, jak się skupiłem kiedyś. Działa. Aha, bo ten ticket jest pewnie w jakimś pliczku tutaj w tym miejscu. Flag 6. Tak jak chcieliśmy, okej. I tyle. Jaka relacja zaufania domeny z domeną się skonfiguruje między dwoma domeną nadrzędną a domeną podrzędną? To jest... jak zobaczę, to będę wiedział tą nazwę. Nie domain. Bidirectional trust.
Jaka jest nazwa konta AD w centrum dystrybucji? O ja, że to się pisze KRB. Tak? KR. Tak, tak się. Nie. KR. Tak? Tak się pisze? Ok. Jak się nazywa bilet TGT? Access Grant Current Domain. TGT? Co to za pytanie jest? Inter, to jest to, dobra. I nasza ostatnia flaga będzie teraz. Uwaga, uwaga. Flag 6txt. Tutaj, jak dajemy właśnie tę komendę, to jest mały lag, ale to ostrzegam, jak ktoś robił sam. Zrobione, tu jest na zielono. No i parę takich rzeczy, migracja, podsumowanie wszystkiego. Mi się podobało, dałem łapkę w górę. Naprawdę mi się podobała, fajna, solidna maszyna. Completed. Wygraliśmy coś? Oczywiście, że nie. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Cześć.